Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czas zerknąć, co ciekawego dzieje się pod kątem rajdu świętego Mikołaja na GPW. Wiemy, że statystycznie jesteśmy w najlepszym okresie na rynku, ale właśnie czy rzeczywiście tak jest, do tego celu potrzebujemy konkretnych danych i nad tym się w tym momencie zastanowimy. Pokażę. Pierwsze indeksy, bo zamierzam kontynuować to i również pokazywać inne. Zerkniemy sobie na banki, zerkniemy na topowe spółki z WIG20 i zerkniemy również na wyniki, konkretne wyniki których spółek ja omawiam na naszych zamkniętych spotkaniach i też zobaczymy, czy to będzie potwierdzenie tego, czy rzeczywiście jesteśmy w rajdzie Świętego Mikołaja, a być może to po prostu podpucha. To nam da również wskazówki na przyszły sezon, na przyszły rajd Świętego Mikołaja, bo wiemy, że cyklicznie nam się to powtarza, tak więc wyłapiemy momenty, w których warto być na rynku, a te momenty, w których ewentualnie warto również unikać. Stąd oczywiście takie statystyki sobie prowadzę, tak żeby również gdzieś tutaj ta skuteczność na rynku systematycznie z roku na rok rosła. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka, subskrypcji, tak aby YouTube Cię informował o każdym kolejnym nowym nagraniu, a jak masz jakieś przemyślenia odnośnie rajdu świętego Mikołaja na rynku, w szczególności mówię tutaj o polskiej giełdzie, to możesz się oczywiście podzielić swoją opinią w sekcji komentarze i tutaj będziesz również mógł podrzucać spółki, które według Ciebie w najbliższych tygodniach czy też miesiącach mogą kontynuować oczywiście swój rajd. Tak więc nie przedłużając, przechodzimy do konkretów. Rozpocznijmy od indeksu WIC Banki, bo on dosyć istotnie ostatnio pracował i zwracał uwagę inwestorów. Tłumaczyłem to również na moim drugim kanale, który jest dostępny nawet pod spodem. Jak sobie przewiniesz, możesz tutaj bezpośrednio być przeniesiony na mój pierwotny, pierwszy oczywiście kanał, bo tam systematycznie ten sektor bankowy Również oglądamy. Dodatkowo przypominam również, że na przeglądzie sektorowym spotykamy się systematycznie, gdzie oglądamy największą ilość sektorów, branż, czy też indeksów i spółek, które tam wchodzą, bo to jest ponad 200 walorów cyklu spotkań i jeszcze przez dosłownie kilkadziesiąt godzin chyba. Tak jakoś jest, trwają obniżki na dostępy rewelacyjne, tak żeby do nas dołączyć, tak więc zapraszam, aby z tego również skorzystać. Linki umieszczę bezpośrednio pod spodem. I zerknijmy właśnie na ten indeks WIG Banki. Tak więc, skoro wiemy, skąd ten oczywiście raid się tutaj wywołał, bo to tłumaczyłem na, na, na naszych spotkaniach, tak więc odsyłam do tamtego nagrania, gdzie mamy banki. I tak, żeby nie przedłużać, to, to skupmy się na tym, co tutaj się ciekawego wydarzyło. Widzieliśmy, że mieliśmy piękny raid spadkowy na indeksie. Możemy go nawet zmierzyć, bo TradingView ma fajne narzędzia, które nam pozwalają to zrobić. Tak więc od szczytu, czy to jednego, czy to drugiego, bo to był podwójny szczyt, od którego odpadli, mieliśmy spadek sięgający 54%. Tak można to przyjąć. I potem od tego dna mieliśmy bardzo ciekawe odbicie, właśnie w momencie, kiedy statystycznie powinniśmy rozpoczynać rajd świętego Mikołaja. I ten wzrost sięgał aż 43% od dołku. Czyli widzimy, że banki zachowały się bardzo silnie, a wiemy, że jest powiedzenie, że nie ma hossy bez banków na giełdzie i tak rzeczywiście jest i to też pokazuje omawiając sektor bankowy, bo tam mamy konkretne wyliczenia, nad którymi już teraz nie będę się skupiał, które poświadczają, że rzeczywiście ma, on, mają one kolosalny wpływ na sentyment, jaki jest rozgrywany na dużych spółkach i który się oczywiście potem przenosi na e, cały rynek. Jeżeli chodzi o to, co w tym momencie oczywiście widzimy, czyli konsolidacja i widzimy ten wystrzał, no to zobaczmy, czy rzeczywiście ten rajd świętego Mikołaja, który dobitnie nam pokazuje już indeks, był również Rozgrywany na poszczególnych spółkach. W tym celu przenieśmy się na wyliczenia, które dla siebie prowadzę. Ja wiele takich wyliczeń prowadzę w Excelach, bo one mi obrazują słabość czy też siłę poszczególnych spółek, sektorów, indeksów. Czasami również to pokazuję w moich otwartych czy też zamkniętych nagraniach. Tak więc tutaj mamy wyliczony ostatni tydzień. Tak więc tu możemy zobaczyć, skoro trwa w tym momencie, jak widzieliśmy na indeksie konsolidacja, czy były banki, które cały czas kontynuują swoje wzrosty, ale również przede wszystkim. Widzimy, jak zachowuje się sytuacja od początku roku. No, bo to, że oddech miał na rynku miejsce i to, że banki odbiły potężnie, to doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, a widzimy to tutaj, bo tu pokazujemy średnią wyliczenia tygodniowego. Czyli popatrzmy, że ostatnie tygodnie, tutaj mamy 1, i tutaj jak widzimy, mamy ile? 8, hmm, czyli 9 tygodni wzrostów na sektorze całościowym. Czyli widzimy, że przez te 9 tygodni, jeżeli ktoś włapał dołek, to jak najbardziej na ten szaleńczy ride. Na bankach mógł się załapać, bo patrzmy, skoro portfel bankowy potrafi cały rosnąć o prawie 7%, o ponad 7%, o prawie 6%, no to widzimy, że coś było na rzeczy i rzeczywiście rajd świętego Mikołaja dotknął ten sektor. Widzimy, że mamy również śpiochów, można powiedzieć, czyli banki, które dopiero gdzieś tam próbują coś ciekawego pokazać. Jest duże zagrożenie nad sektorem bankowym, ale o tym mówię. I powtarzam już często na naszych VIP'ach zamkniętych, czy też oczywiście na sektorowym BNP 836 na plusie, aer 5% na plusie, handlowy 345 traci dzisiaj Unicredit, raczej znaczy w tym tygodniu, czyli to jest tygodniówka milenium 371 czy 3,29, tak więc można powiedzieć, że po tych mocnych wybiciach, bo większość tych banków i tak i tak jest po swoich rajdach. No, korekty są wręcz oczekiwanie i są zdrowe. No ale popatrzmy, jak to wygląda z perspektywy rocznej. I tutaj aż tak już optymistyczny nie jest, pomimo tych ciekawych odbić, bo tylko handlowy i getin utrzymują wyniki dodatnie. Czyli, jakbyśmy kupili to na początku roku, no to moglibyśmy się cieszyć, że ok, jesteśmy dopiero na plusie. Ale są banki, które cały czas są na potężnych, potężnych minusach. I jak wiesz, jak wyliczać te straty, czyli ile musisz nadrobić, żeby być na zero, no to zdajesz sobie z tego sprawę, że to są przepotężne wzrosty, jeszcze, żeby w ogóle być w punkcie można powiedzieć wejścia na ten rynek, jeżeli mówimy o początku roku. Tak więc, milenium 44 na minusie, 37 na przykład ING, poniżej 30 również PKS, BNP, ALRO, czy też PKBP, tak więc dużo jeszcze pracy przed sektorem bankowym do tego, żeby to odrobić. Ale jak najbardziej spokojnie możemy powiedzieć, że rajd świętego Mikołaja w tej początkowej fazie dotknął sektor bankowy. No to skupmy się teraz na WIG 20. Czy tutaj też widzimy rajd świętego Mikołaja, czy też nie? Mamy przepiękny trend spadkowy na WIG 20, tak więc Miejmy te topowe spółki, gdzie, jak oglądasz mój poprzedni materiał, na tym kanale dostępny, kto szarpie tak naprawdę rynkiem GPW, to wiesz, czego potrzebujemy, żeby ten rynek po prostu tutaj cały czas mógł być rozgrywany. Jeżeli chodzi o ten spadek, on tutaj bardzo szybko zleciał na minus 46%. Potem od dołka, popatrzmy, mamy dosyć ciekawą reakcję, bo też to odbicie było bardzo znaczące. Pomimo tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i tych wszystkich informacji negatywnych płynących ze świata mamy odbicie prawie 33%, czyli można powiedzieć, że jesteśmy w technicznej hoście, bo jesteśmy powyżej 20% odbicia od dołka. Tak więc tutaj jak najbardziej. Pozytywnie, to są interwały tygodniowe, przypominam, i popatrzmy, że mamy piękne retestowanie, więc to nie jest miejsce przypadkowe. No skoro trzy tygodnie pukamy do bram, no to chyba wszyscy tutaj obecni, którzy znają moje podejścia nawet swoim podejściem, jakby się sugerowali, to chyba zdają sobie z tego sprawę, że jesteśmy na oporze. A więc zobaczymy, w jaki sposób WIG20 sobie z tym poradzi. Więc tutaj spokojnie jesteśmy w stanie znów odpowiedzieć sobie na pytanie, czy WIG20, czyli te najważniejsze spółki, potem drugie w kolejności, czyli sektor bankowy, jak najbardziej. Pierwszy, można powiedzieć, ten początek, kraj do świętego Mikołaja należał, jak widzimy, również do tych spółek. W kolejnym moim nagraniu, bo też systematycznie te nagrania będą się pojawiać na, również poza szybkimi wrzutkami na tym kanale, tak więc warto subskrybować. Będę omawiał również pozostałe, tak więc warto być czujnym, aż te materiały będą wlatywać. Ale popatrzmy też, na, na, zanim przejdę do wyników konkretnych spółek, to popatrzmy, jak to się wygląda z perspektywy portfelowej. I tutaj widzimy... Że sytuacja również nabierała rumieńców. Tutaj mamy dwa tygodnie wzrostów, i tutaj mamy tygodnie, tygodni cztery, czyli mamy sześć tygodni wzrostów intensywnych na WIG20. Oczywiście jeden był aż 7%, potem mieliśmy ponad 6, ponad 5, prawie 6, i tutaj też kontynuacja, czyli cały portfel spółek. Po prostu intensywnie odbijał. Czyli jak najbardziej jest to dla nas potwierdzenie, czy rzeczywiście, dotknął nas tutaj rajd świętego Mikoła, jeżeli chodzi o sektor, raczej indeksy wik 20 W tym tygodniu, oczywiście, szaleństwo, omawiałem tą strukturę rozegrania JTZ na w i bez problemu udało się to wyhaczyć, bez problemu mogliśmy to rozegrać. I gratuluję oczywiście wszystkim, którzy skasowali te zyski, bo to był bardzo prosty schemat rozegrywania TZW, żeby można było wyrwać cokolwiek, kilka procent, kilkanaście, a nawet 21%, jak widzimy, bo tam oczywiście tak jak na sektorowym, jak pokazuje scenariusze, oczywiście do rozgrywania spółek, to jeszcze dodatkowo mamy spółki, gdzie pokazuje konkretne poziomy. Zaraz się na nich również skupimy, czy one też nam pokazały, że ride jest możliwy, czy też tylko i wyłącznie skalp wchodzi w grę. Tak więc tutaj jak najbardziej to zostało rozegrać, i przepięknie doszło tam, gdzie miał dojść. tak więc tutaj oczywiście gratuluję. Prosty schemat do rozegrania. KGHM LPP tutaj na plusie i mamy też pierwsze, można powiedzieć, mocniejsze odpadnięcie. No, CD Projekt raczej nas nie dziwi, bo doszedł tam, gdzie miał dość i odpadł tam, gdzie miał odpaść, tak więc prosty schemat do rozgrywki, tak więc tutaj wszystko zgodnie ze scenariuszem. Tak więc minus 9 w tym momencie korekta w tym tygodniu. Orange 8 i Allegro 7,27. Pepko 6,85. Czyli widzimy, że coś na tym przystanku, na WIG-20, najbardziej zaczyna się dziać, ale jak sobie popatrzymy od początku roku, to już też optymistycznie aż tak nie jest. Bo widzimy, że tylko JTSW jest bardzo pozytywnie, no bo. Roku, jeżeli ktoś kupił na początku tego roku, no to może się cieszyć zyskiem 64%. Tak więc tutaj jak najbardziej pozytywnie. I jeszcze można powiedzieć, że jeżeli te kilka tygodni do końca roku, na przykład kruk, Kente i Dino wykorzystają pozytywnie, no to ewentualnie jeszcze jest szansa, że na zero jest możliwość wyjścia. No ale już raczej te spółki, które szorują po dnie, tak jak na przykład CCC, Cyfrowe, LPP, Allegro, czy też PKBP, CD Projekt, nawet czy PKS, no tutaj raczej ciężko będzie zobaczyć tak przepotężny rajd żeby odrobić te straty, żeby wyjść na zero. Ale pierwsza faza rajdu jak najbardziej na plus, Jeszcze jako ciekawostkę, podam, że od początku roku i taki tak cały indeks jest na minus 20%, jeżeli chodzi o wyniki spółek. Tak więc tutaj również możemy potwierdzić, że ta pierwsza faza rajdu miała oczywiście miejsce, skoro Mikołaj we wtorek, to zobaczymy, czy będą to cisnąć chłopaki do końca roku, a raczej do świąt, czy i potem ewentualny jakiś oddech, czy też będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Tak więc statystycznie potwierdziliśmy, że jesteśmy w najlepszym okresie na rynku i warto sobie zapamiętać te miesiące, kiedy to wszystko zaczęło startować. Oczywiście pamiętajmy, że wszystkie scenariusze idą do kosza. Jeżeli na rynek napływają niespodziewane informacje płynące ze świata, to doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Jak sobie nie zdajesz, bo na przykład jesteś nowy na rynku, to na pewno warto to mieć na uwadze że i orientować się w tych ważnych informacjach, a często na Twitterze Konkretne daty, godziny, wtedy, kiedy trzeba być czujnym, bo to i tak, i tak, skoro wiesz, to tak naprawdę trzęsie tym rynkiem, to jest omówione w tym nagraniu i pokazane w szczegółach, konkretne wyliczenia, to doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, że trzeba zwracać uwagę na pewne elementy, które po prostu bardzo silnie wpływają. Na zachowanie tego rynku. Tak więc tutaj potwierdziliśmy w tych topowych indeksach, że rzeczywiście to ma miejsce. No dobrze, ale teraz skupmy się na tych poszczególnych, pojedynczych spółkach, czy one też dawały szansę, bo poza oczywiście tymi schematami, gdzie określam jasne hmm, ewentualne sytuacje, które na rynku muszą zajść, żeby ewentualnie można było rozegrać ją w kierunku negatywnym czy też pozytywnym, ale też mam spółki, gdzie mamy konkretne wyliczenia, konkretne poziomy. Na tych konkretnych wyliczeniach się skupmy, bo skoro JSW, tam schemat pięknie wszedł. Tam, jeżeli chodzi o poziomy, no więc J te zło sobie pomińmy. Ale skupmy się na tym, co ewentualnie tutaj weszło pod kątem tych rozgrywek. Tak więc tutaj mam statystyki z VIP-a. My na VIP-ie się spotykamy co niedziela, stąd ta data, która jest widoczna tutaj, jest zawsze niedzielna, bo wtedy to nagranie długie powstaje i dzielę się swoimi przemyśleniami rynkowymi, omawiam wszystko, na co chcę zwracać uwagę i też skupiam się konkretnie, poza oczywiście schematami do rozgrywki na wszystkich spółkach, które tam mamy, to również konkretnie nad poziomami. Czyli więc określam poziom ciekawy pod zajęcie pozycji, czy też oczywiście stop loss precyzyjnie pod. I precyzyjnie wyliczone ryzyko, czyli wiem, ile ryzykuję na daną porcję. Czyli mogę sobie umiejętnie podzielić swój portfel, na przykład na kilka, na kilka kwot i ewentualnie tym umiejętnie zarządzać. Bo jak widzimy, suma dobitnie pokazuje, że łączny wynik tygodniowy, bo to jest zysk tygodniowy, płynący od poniedziałku, można powiedzieć, do piątkowej sesji, no jest zawrotny, jeżeli ktoś ma dobrze zbilansowany portfel i na przykład nie wkłada wszystkich jaj do jednego koszyka, w tym. W momencie mam na myśli oczywiście jednej spółki. I jak najbardziej, popatrzmy, szary kolor to oznacza, że po prostu dany scenariusz nie został zrealizowany, gdyż nie zostały spełnione określone warunki określone na rynku, tak więc stoję z boku wtedy, jestem bez pozycji. A wszystkie inne, czy to jest stop loss, czy też nie, jak widzimy, wypracowują zysk. Tak więc zacząłem to mierzyć od października, oczywiście mierzyłem to wcześniej, ale chodzi mi o, mi, o ujęcie rajdu. Tak więc koniec października, nie, nie, niedziela, ostatnia października. I widzimy tutaj, mamy możliwość zapoznania się, te cyfry mi bardzo dużo mówią, bo one potwierdzają, czy mamy schemat tego, że na rynku dominuje short, yy, czy też dominuje sty, czysty scalp, yy, czy też oczywiście mamy okazję rozwinąć tendencję wzrostową w jakimś yy, dłuższym trendzie, nawet jakimś takim śróde, średnioterminowym. Tak więc to mi dobitnie pokazuje, czy rzeczywiście coś takiego mamy, czy interesuje nas tylko i wyłącznie scalp, czyli zabieramy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt Procent i znikamy. Nie interesuje nas to, nie przesiadujemy na spółkach, to nie jest portfel emerytalny, dywidendowy, tylko chodzi o to i wyłącznie, że można z tego rynku wyrwać na szybko jakiś cash. I jak najbardziej to nam dobitnie pokazuje, że, też, że tak właśnie miało miejsce. Już popatrzmy, nawet pierwsza pozycja. Widzimy, że tutaj było kilka tygodni na to, żeby zabrać cokolwiek z tego rynku. Nawet jak była cofka, to i tak można było łapać wybicie i coś ciekawego tutaj z tego rynku ściągnąć. Dodatkowo widzimy, że pozycje też miały sytuację, że pracowały każdego tygodnia. Tutaj mamy świetny przykład jeden ze spółek. Te spółki wszystkie w większości są bardzo płynne. Te, które omawiam na WIP-ie. Na I jeżeli chodzi o ten na przykład przypadek, to widzimy, że popatrzmy systematycznie z tygodnia na tydzień 22, 35, 38, 54, tak więc widzimy, że systematycznie rzeczywiście były spółki, które nawet budowały znacząco swoje poziomy, czyli jak najbardziej rajd tutaj dotknął na przykład te spółki. Dodatkowo popatrzmy, kolejne spółki, gdzie mamy potężne procenty wzrostowe, tak więc nawet 30%, no i oczywiście tutaj na dole mamy sumę, czyli ta suma nam dobitnie pokazuje, to jest suma oczywiście tych poszczególnych procentów, czyli jakbyśmy podzieli równo, na przykład daną kwotę na daną spółkę w zaangażowaniu, no to po jednym tygodniu by było 87% na plusie. Tutaj, jeżeli byśmy przetrzymali do trzech tygodni te poprzednie spółki, no to tylko jedna spółka była na minus 1,84, to do dzisiaj jeszcze 100% nie wybiła, to by było 109. Czy potem kolejny tydzień 131. No i tak to nam dobitnie pokazuje, że rzeczywiście byliśmy w tym rajdzie w początkowej jego fazie i to się rozwijało. No i kolejny tydzień, popatrzmy, czy rzeczywiście ten rynek na poszczególnych spółkach, oczywiście, bo to nie są tylko i wyłącznie spółki, przecież. Z wig 20, bo ja tam cały rynek biorę pod uwagę, tak więc mamy na łącz na małym i dużym parkiecie jest 800 spółek, tak więc jest z czego wybierać. Tak więc tutaj jak widzimy, skupimy się na poszczególnych spółkach, dwie czyściowe, jak ja to mówię. I potem też popatrzmy, piękny przypadek, rozwój sytuacji. Pierwszy, pierwszy piękny skalp i potem jeżeli schemat się sprawdził i można było go rozegrać, to rozwój sytuacji do 29% teraz do obecnego kursu z tego tygodnia oczywiście, który miał miejsce. Potem też kolejny przypadek rozwój sytuacji, więc też widzimy, że sumarycznie też przepięknie kolejny tydzień wyszedł, jeżeli chodzi o to. I mieliśmy pierwszego stopa Pierwszy stop dosyć płytki, minus 2,6%. Tak więc jedna spółka było wciągnięcie w ruch, jak ja to mówię, i wybicie stop lossa. Tak więc widzimy, że sytuacja bardzo ciekawa. I kolejny tydzień, tutaj mieliśmy również rozwój sytuacji, też przepięknie siadła jedna spółka. Dużo czyściochów, czyli rynek widać, że był słaby. Rynek nie miał siły ciągnąć, bo był pierwszy przestój. I tutaj też duży stop loss było wciągnięcie w ruch. Tam prawdopodobnie poszły informacje ze Stanów, że było nadbicie, wciągnięcie w ruch, i potem wybicie dołem. Tak więc taki shake, jak ja to mówię, i minus 9%. A i tak, i tak sumarycznie wszystko wyszło na plus. Tak więc, jeżeli umiejętnie zarządza się kapitałem, jeżeli znasz te zasady, które kierują rynkiem, no to bez problemu sobie na nim poradzisz, tak żeby w perspektywie średnio czy też długoterminowym i tak, i tak być na plus. Tak więc, tutaj też kolejny tydzień widzimy zyskowny. Przedostatni tygodnie, jak widzimy, też pięknie to wyszło. Popatrzmy, jak sytuacja się rozwijała. Jak podsumowałem ten ostatni na WIP-ie tydzień, to widzimy, że tutaj każdy. Każda pozycja praktycznie rozwijała się cały czas systematycznie. Jak za pierwszy tydzień było 51, no to z drugim już było 59. Tutaj mamy spadek na 0,42, ale na stop, do stopa brakuje jeszcze trochę, bo jest na minus 3,37, bo to ryzyko jest precyzyjnie określone. I ostatni tydzień. Ostatnie pozycje popatrzmy też, jak podsumowałem, też ładnie weszło. No, trzy spółki akurat były czyściochy z dużym ryzykiem a tutaj pięknie, wszystko powchodziło, piąteczka, czwóreczka, tutaj bardzo ładne pozycje na dużej płynności, z tego co pamiętam, tutaj nie jest oczywiście ujęte JW, bo nie, już nie wrzucam, jak mam określone pozycje, to tych wszystkich spółek, które omawiam, w ogóle tutaj nie, nie wrzucam, bo z, za dużo już by było tego, natomiast tylko te, skupiam się tutaj w tych statystykach nad tym, co by tutaj e, ciekawego się działo pod konkretnymi poziomami i też bardzo ładnie ten tydzień widzimy, wyszło sumarycznie 42%, więc to też pokazuje, że nawet jeżeli ktoś nastawia się na przykład na systematyczne skalpowanie rynku i nie nie ma znaczenia, zadowala go systematycznie jakimś drobnym kapitałem. Budowanie tego portfela, jeden, dwa nawet procenty tygodniowo, no to jeżeli ktoś sprytnie, to jest prosta matematyka, sobie policzy że nie ma zbyt dużych oczekiwań od rynku i nie będzie przesiadywał na, i kisił się na danej spółce przez lata, no to, że systematycznie można budować te wartości, bo tak naprawdę z tygodnia na tydzień, przy to są w większości cały czas zupełnie różne spółki, które po prostu mają dany schemat, którym ja się akurat kieruję od lat na rynku, który mi się sprawdza i w którym wierzę i rozgrywam go przez te kilkanaście lat, no to widzimy, że systematycznie z tego rynku coś ciekawego dla siebie można zagrać, oczywiście znając ryzyko i akceptując to ryzyko. Pamiętajmy, że jak wchodzimy na rynek, tak jak wchodzisz do mojego na Twittera, to dadzą się rzuca w oczy i pewnie już wychodzisz, bo jesteś przerażony tym, że od razu pisze jedno ważne zdanie, że na rynku na pewno stracisz kasę. I to jest gwarantowane. I każdy, kto jest na tym rynku od lat, to samo ci powie, że na pewno na nim stracisz kasę. A potem twoja wiedza, umiejętności, przede wszystkim doświadczenie, czyli tysiące godzin spędzonych przed wykresami, dopiero dają ci tą przewagę, że ewentualnie, jeżeli Twoja strategia będzie skuteczna, jeżeli umiejętnie zarządzać kapitałem i jeżeli precyzyjnie określasz swoje ryzyko i postawisz kropkę na d, że jesteś konsekwentny i trzymasz się swoich zasad, to być może na tym rynku osiągniesz sukces. No więc jak widzimy, te statystyki nam pokazują, że jak najbardziej ten rajd w pierwszej fazie, w której obecnie jesteśmy, miał miejsce zarówno na wig 20 jak i również na VIG banki i tych poszczególnych spółek, już spoza oczywiście tych indeksów. Które pokazywałem na konkretnych wyliczeniach, jak najbardziej ta faza pierwsza jest za nami. No i zobaczymy, czy ten ride ma szansę być kontynuowany, bo po co to też robimy? To też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że dzięki temu odpowiemy sobie na pytanie, w którym miejscu nastąpi przesilenie. Czyli w którym rynku rynek pokaże nam słabość. Czy będziemy na przykład już teraz po Mikołaju widzieć jakieś odpadnięcie do świąt? A może nie. Może będzie rynek konsolidował, tak żeby doprowadzić to do końca roku. Wszyscy chyba wiedzą o co toczy się gra szczególnie w Stanach Zjednoczonych do końca roku i dopiero potem będziemy w pierwszym kwartale mieć jakieś dynamiczne jazdy w którymś z kierunku tak więc bardzo ciekawa sytuacja. Bo jeżeli teraz te wszystkie opory przed którymi ewidentnie tutaj stoimy zarówno na wik jak i również wik 20. Bo tymi indeksami dzisiaj się zajmujemy zostaną rozjechane, no to tutaj przepięknie to wszystko sekwencyjnie wygląda. Jeżeli ktoś się sekwencyjnie na rynku porusza, no to widzi już kolejne cele, które powinny być zbadane przez to topowy indeks tak więc zobaczymy i dlatego zamierzam gdzieś systematycznie raz na jakiś czas podrzucać takie ciekawe według mnie informacje, bo jak widzisz dużo wniosków ciekawych można z tego tytułu wyciągnąć i można nawet na prostych wyliczeniach, jak zaczynałem, to nie było tyle narzędzi kilkanaście lat temu, do co teraz um, można korzystać, tak więc takie wyliczenia Excelowe to była taka podstawa, w których przynajmniej ja się po i one naprawdę bardzo dużo obrazowały i dużo, mnóstwo wniosków można było wyciągnąć. Jeżeli, oczywiście, masz umysł analityczny, potrafisz w jakiś sposób zobrazować sobie to, co cyfry ci potrafią przedstawić. Tak więc tutaj dużo ciekawych rzeczy można wywnioskować, właśnie płynących tylko i wyłącznie z takich prostych wyliczeń na przestrzeni określonego, oczywiście, czasu. Jeżeli, oczywiście, wiesz, po co to robisz, i jakimi zasadami się kierujesz, i co tak naprawdę, jakie pytanie przed tym postawisz, i na jakie pytanie chcesz uzyskać odpowiedź. No, rozgadałem się, dobra, kończę ten temat, tak więc pozwoliłem sobie na dużo w tym nagraniu. Mam nadzieję, że przekazałem Ci dosyć konkretną wartość i że dużo ciekawych wniosków dla siebie wyciągniesz. A z racji, że ta oglądalność na tym moim, na moim... Kanale jest bardzo niska, no to czuj się, że będziesz przed wszystkim, jeżeli chodzi o taką wiedzę, jak będziesz się zgłębiał, gdyż na pewno będzie te, ten materiał miał bardzo mało wyświetleń. Tak więc tutaj warto się nad tym pochylić, skupić. No i przypominam, oczywiście, że dosłownie jeszcze kilkanaście czy też kilkadziesiąt godzin, w zależności kiedy to oglądasz, zostało możliwości dołączenia do nas na zamkniętych przeglądach sektorowych, gdzie spotykamy się najczęściej, jak również do portfeli. Portfele to są takie miejsca, to są takie moje dzienniki transakcyjne, precyzyjnie określonymi zasadami, bo grosik jest tylko i Łącznie spółki z New Connect, na spółkach dywidendowych są tylko i wyłącznie, tam jest ponad 200 spółek, które biorę pod uwagę, które płacą dywidendy. Natomiast tam też mam precyzyjnie określone zasady, zupełnie inne niż w innych rozgrywkach. Takimi jak się na przykład na przegląd sektorowy zawsze podrzucam jedną spółkę co poniedziałek z VIP-a, gdzie też mamy piękne wyniki i chyba ostatni stop, stop to był zapalony był kilka miesięcy temu, już nawet nie pamiętam kiedy. Tak więc widzimy, że tam systematycznie też może się coś ciekawego dziać, poza oczywiście schematami pod rozgrywkę, czy też no na WIBie tego jest bardzo dużo, tak więc tam jest zupełnie inna sytuacja i też zupełnie inna taktyka. Tak więc no, co inwestor, to podejście, jak ja to mówię, i każdy ma swoją strategię i bazując na swoim doświadczeniu, może umiejętnie przede wszystkim decydować i prowadzić potem te pozycje, w zależności od tego, jakie cele chce osiągnąć na rynku. Jak dotrwałeś do końca? bo ten materiał dosyć długi mi wyszedł z tego, co widzę. Tak więc będę wdzięczny, jak podrzucisz oczywiście hashtag GPW w komentarzu, żeby wiedział, że mam widzów, dla których ten materiał był cenny. Wysłuchali go do samego końca. Ja pozdrawiam się serdecznie, trzymam kciuki za wyniki i myślę, że już niedługo będzie tutaj dostępny kolejny materiał. Na tygodniu raczej będę chciał wrzucać jakieś szybkie wrzutki, czyli pewnie jakąś spółeczkę sobie wrzucimy na szybką wrzutkę. Weekend to jest taki dobry czas, żeby jakieś takie właśnie poruszać ogólne tematy, ogólnorynkowe, żeby dać obraz tego, co się na rynku dzieje, żeby można było gdzieś tym doświadczeniem się podzielić, tak więc raczej szybkie wrzutki sobie zostawię na tydzień i tak co jakiś czas właśnie takie materiały tutaj będą wpadać, tak więc warto tutaj również po prostu być. Trzymaj się, udanego tygodnia, hej!